Bayern może wy weźmiecie, nie? Nie. Atletico może też nie chcecie, nie, dobra. A Chelsea może wy weźmiecie, też nie chcecie. Jakoś nikt się nie kwapi, żeby kupić Ronaldo. Co się dzieje? Zapraszam, to jest kanał z pierwszej piłki. Zanim zacznę, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału z pierwszej piłki. Cristiano Ronaldo chce opuścić Old Trafford, chce odejść z Manchesteru United przed końcem kontraktu. Kontraktu, który go obowiązuje jeszcze przez jeden rok. Powód wydaje się klarowny. Chce śrubować kolejne statystyki, jeśli chodzi o występy i gole w Lidze Mistrzów. A umówmy się, i to trzeba Portugalczykowi bardzo wyraźnie i otwarcie oddać. Te statystyki już teraz są nieprawdopodobnie imponujące. 19 sezonów z rzędu występował w różnych klubach oczywiście, w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Strzelił 141 bramek, co pozwala mu być numerem 1 na razie. Drugi Messi 125 trafień. Jeśli chodzi o występy w Lidze Mistrzów, 187 występów. No Casillas, który jest drugi, Xavi, który jest trzeci, na pewno mu nie zagrozi. Zagrozić oczywiście może na przykład Lionel Messi, który tych występów ma 156. Więc to wszystko jest imponujące. Cristiano Ronaldo chce uciekać jak najbardziej może, zanim przestanie mieć możliwość poprawiania tych statystyk. Ale też muszę powiedzieć, że te próby wypchnięcia Ronaldo, czy oferowania jego usług kolejnym klubom, kolejne dementi, które te kluby wygłaszają gdzieś na Twitterze ustami czasami trenerów, tak jak było to w przypadku Chelsea, gdzie Tuchel powiedział, że nie jest on zainteresowany sprowadzaniem Ronaldo, nie pasuje do koncepcji, czy ustami włodarzy klubów, tak jak Bayern czy Atletico Madryt. Fakt jest taki, że Jorge Mendes wydaje się już to CV rzucać po Europie, takie sprawia to przynajmniej wrażenie, a Ronaldo wydaje się już piłkarzem niechcianym. I teraz trzeba byłoby się zastanowić właśnie nad kluczowym pytaniem, dlaczego tak jest. Moim zdaniem odpowiedź jest w tej poprzedniej części mojego nagrania, czyli w tych statystykach. Portugalczyk wydaje się tak zafiksowany nieprawdopodobnie, jeśli chodzi o osiągnięcia indywidualne, że nie zostaje tu za dużo przestrzeni, żeby być a częścią zespołu, do którego miałby trafić, b żeby się troszczyć nawet o dobro tego zespołu, bo jemu chodzi tylko i wyłącznie dzisiaj o indywidualne osiągnięcia, o to, aby poprawiać swoje statystyki i otoczka wokół tego transferu potencjalnego i odejścia z Manchesteru United, która się zrobiła, jest bardzo klarowna. Dobro klubu, który to klub, czy jakiś sentyment do jakiegoś klubu, który miałby warunkować jego odejście, to jest bez znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby klub był narzędziem i drużyna jego przyszła narzędziem do tego, żeby pomóc jemu poprawiać jego statystyki. Nie dziwię się trochę, że niewielu jest zainteresowanych, jeśli chodzi o ten rodzaj interesu. Dziennikarz Sky Sports, czyli Florian Plettenberg, napisał, że z jego informacji wynika, że pieniądze nie stanowią problemu. No bo co się działo? Część z tych klubów, które nie chciały podpisania tego kontraktu, nie chciały skorzystać z usług, które były oferowane im przez Jorge Mendesa, czyli agenta Portugalczyka, wyłgiwały się jakby kwotą kontraktu, który musiałyby podpisać. Chodziło o to, że po prostu Ronaldo jest za drogi. Ale nie jest to prawda, dlatego że się okazuje, że Portugalczyk bardzo wyraźnie jakby zawiadamiał te kluby, przesyłając tam swoje CV rękoma Mendesa, że jest przygotowany na dużą obniżkę pensji. Po tych dementi wysłanych przez Chelsea, przez Atletico, przez Bayern pojawiają się kolejne kluby, takie jak Napoli, takie jak Sporting Lizbona nawet, który zagra w tej edycji Ligi Mistrzów, więc teoretycznie mógłby też dać Ronaldo to, czego on szuka, czyli śrubowania kolejnych tych jego rekordów w Lidze Mistrzów. Ale nie mogę nie odeprzeć się wrażeniu, że jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o PR, szkoda już została zrobiona. Dzisiaj to wygląda trochę jak już desperacja i wygląda na to, że naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo niewielu chętnych, żeby Portugalczyka wziąć do siebie. Ego i indywidualizm Ronaldo jest zbyt wielki dla projektów piłkarskich. To dzisiaj te kluby, czy większość zdecydowana klubów chciałaby zabrać, jeżeli już Portugalczyka, ale tylko i wyłącznie na własnych zasadach. Chciałaby, żeby pomógł jako drużynie coś osiągnąć,
A co za tym idzie, żeby był elementem drużyny, żeby był tylko komponentem drużyny, a nie wokół niego trzeba byłoby cały projekt burzyć i budować i pomóc mu w poprawianiu jego statystyk. Oczywiście kluby są tym kompletnie niezainteresowane. Dlatego wydaje mi się, to co Maciek Krawczyk z Futrola ostatnio powiedział o Messim i jego potencjalnym powrocie do Barcelony. Musiały być spełnione dwa warunki. Wydaje mi się, że te warunki w zasadzie można byłoby przenieść teraz na Cristiano Ronaldo i jego potencjalnego pracodawcę. Warunek numer jeden. Ostre cięcie pensji, które są zdecydowanie są za wysokie i w przypadku Messiego i Ronaldo, aby ktokolwiek chciał te pieniądze już dawać w tych czasach, jeśli chodzi o futbol, gdzie jednak idzie to wszystko w stronę sensowniejszego zarządzania, poza oczywiście niektórymi wyjątkami, ale sensowniejszego zarządzania budżetami. Ale druga sprawa, która jest absolutnie kluczowa, stajesz się częścią zespołu, dostosowujesz się do koncepcji, czyli innymi słowy, jeżeli w tym meczu trener chce cię i widzi cię w składzie na 45 minut czy na 40, godzisz się z tą rolą. Jeżeli w następnym meczu masz nie zagrać, godzisz się z tą rolą. Jeżeli zmieniamy ci, nie wiem, miejsce powiedzmy na boisku albo zadania, jeśli chodzi o grę, masz się do tego dostosować. Bardzo ciężko mi sobie dzisiaj wyobrazić, aby do czegokolwiek chciał się dostosowywać Cristiano Ronaldo i to jest też jeden z kolosalnych problemów. Dzisiaj mecz towarzyski w ramach przygotowań, czy w zasadzie końca przygotowań Manchester United do sezonu. Ten mecz zostanie zagrany z Rayo Vallecano. Ronaldo ma się dzisiaj na boisku pojawić. On sam na Instagramie napisał coś na zasadzie król wraca, co jak rozumiem sygnalizuje, że dzisiaj na boisku się pojawi. Trener Manchester United Erik ten Hag też wczoraj poinformował, że Ronaldo będzie gotowy, żeby w jakimś wymiarze dzisiaj na boisku się pojawić. W jakim to zobaczymy. Ja jeśli miałbym na teraz obstawiać, uważam, że tam rządzi nim i jego agentem taka chęć odejścia, że na jakieś wypożyczenie, jakimś wypożyczeniem prawdopodobnie się skończy. Tak mi to pachnie. Chyba, że naprawdę nikt, absolutnie nikt się nie zdecyduje, nawet z tych drużyn drugiego rzutu, aby Portugalczyka podpisać, ale chyba trochę mi się nie chce wierzyć, żeby nikt zupełnie się nie znalazł. Jak nie stopu, no to ktoś chęć chyba w którymś momencie wyrazi. Zapraszam Was do dyskusji, co Wy o tym myślicie, czy to jest w ogóle fajne, eleganckie, że Ronaldo w taki sposób chce się z United rozstać. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, do tego gorąco zachęcam. Tymczasem życzę Wam spokojnej, deszczowej, mimo że deszczowej, to spokojnej reszty niedzieli. Trzymajcie się, cześć!